Cześć, tu Paula, Easy Kuchnia z tej strony. Jesteśmy dzisiaj w Baninie i odwiedziliśmy naszą klientkę, panią Iwonę, aby pokazać wam jej królestwo, jej kuchnię. Zobaczcie, kuchnia jest otwarta na salon, w związku z tym padła decyzja o zastosowaniu i połączeniu tych dwóch kolorów, których tutaj widzicie, czyli płyty w kolorze jasnego drewna i szarości, takiego grafitu, ponieważ świetnie one są dopasowane i współgrają z pozostałą częścią zabudowy i mebli w salonie, które ja widzę w tym pięknym pomieszczeniu. Także cała ta powierzchnia tworzy ze sobą jeden wspólny projekt. Zobaczcie, kuchnia jest nieduża w kształcie litery L, natomiast wszystko, co niezbędne, w niej zmieściliśmy. Idąc od lewej strony, zobaczmy, mamy lodówkę wolno stojącą w kolorze czarnym, ponieważ taki sprzęt AGD w komplecie został wybrany w jednym kolorze. Wolno stojąca lodówka, następnie mamy szafkę 60 z trzema szufladami. Mamy tutaj pierwszą niższą szufladę z wkładem dopasowanym na sztućce. Jest to oczywiście w dzisiejszych czasach absolutny standard, aby takie wyposażenie się tutaj znajdowało i tworzyło ład i porządek w tej szufladzie. Ta szafka nie bez przyczyny jest blisko płyty indukcyjnej. Oczywiście podczas gotowania, przyrządzania potraw musimy mieć łatwy, szybki dostęp do sztućców i innych przedmiotów, które nam tą potrawę pomogą przygotować. Kolejna szafka to 60 również z zabudowanym piekarnikiem i płytą indukcyjną, a ta niewielka przestrzeń, która znajduje się pod piekarnikiem, może służyć do przechowania płaskich przedmiotów, jak w tym wypadku desek do krojenia chleba. Obok mamy niewielką szafkę 15 cm. Zobaczmy, jest to kosz cargo, który wbrew pozorom dosyć dużo przedmiotów pozwala tutaj przechowywać. Zakręcamy, ponieważ tak to pomieszczenie jest skonstruowane, więc mamy szafkę narożną prostą i zobaczmy, dostęp do niej jest poprzez uchylenie frontu do boku, natomiast aby nie musieć tam się schylać i zaglądać w głąb szafki, mamy zastosowany taki system koszy La Mans dokładnie, który pozwala nam tutaj na swobodny dostęp. Potocznie nazywany ten sprzęt, to wyposażenie szafki, ten kosz wysuwny jest jako nerka. Taka nazwa jest często używana, potocznie nazywana na to rozwiązanie. Obok mamy zlew, jest on umiejscowiony, zobaczcie, przy oknie. Często o to prosicie w projektach, jeżeli kuchnia jest z oknem, często pada taka prośba, aby właśnie zlew w tym miejscu się znajdował, ponieważ chcemy podczas opłukiwania czy zmywania naczyń zerknąć sobie jeszcze na to, co tam jest przed oknem. Myślę, że fajne rozwiązanie, są zwolennicy, przeciwnicy tego rozwiązania, natomiast tutaj pani Iwona tak sobie zażyczyła, tak ma i z tego, co wiemy, jest zadowolona. Pod zlewem mamy szafkę szerokości 80 cm z dopasowanymi sortownikami na odpady. Takie zestawy pojemników również można zamówić, aby pomogło nam to w utrzymaniu czystości w tej szafce i oczywiście w tej segregacji śmieci, która aktualnie, jak wiemy, jest obowiązkowa. Skoro zlew, pamiętajmy, że zmywarka w zabudowie, jak w tym przypadku jest to 60, aby była blisko zlewu, oczywiście ułatwi to nam pracę. W tym dokładnie przypadku i układzie kuchni to rozwiązanie, kiedy zmywarka jest blisko tutaj ściany od zewnątrz kuchni, pomaga nam w funkcjonowaniu tutaj pozostałej części kuchni i nawet jak jest uchylona, otwarta i opłukujemy naczynia, w niczym nam nie przeszkadza. Jeżeli chodzi o zabudowę górną, zwróćmy uwagę, mamy tutaj szafki wiszące już w kolorze szarym z takim otwieraniem klasycznym do boku. Pamiętajmy, że są różne warianty otwierania szafek. Moglibyśmy również zdecydować się na system otwierania do góry. W tym przypadku szafki są oczywiście dzielone jakby na pół i mamy inny troszeczkę wygląd, inny układ tej kuchni. Wszystko zależy od Was, jaką
kuchnię sobie wymarzycie, w jakim stylu i co chcemy przetrzymywać w tych szafkach, ponieważ dwa rozwiązania niosą za sobą plusy i minusy. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, zapraszam Was do pobrania naszego katalogu ze strony. Tam artykuł obszerny z rozpisanymi plusami i minusami obu wariantów szafek do boku otwieranych i do góry. Po tej stronie mamy jeszcze taką fajną półkę dekoracyjną, otwartą dla wypełnienia tej przestrzeni na przechowywanie i postawienie różnych dekoracji czy roślin. Kota nie zawsze dajemy w gratisie, tutaj akurat do kuchni został dołączony, także to jest jego miejsce. Zapraszam Was już za tydzień do kolejnego odcinka Izby Kuchni, a ja zostawiam Was już z tą kuchnią. Do zobaczenia.